Dzień dobry. Mamy okazję rozmawiać z panem profesorem Mirosławem Golonem, wykładowcą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Panie profesorze, chciałbym teraz porozmawiać o postaci niezwykle ważnej dla historii Kościoła katolickiego, dla historii państwa polskiego, a mianowicie o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Nie bez przyczyny nazwanym prymasem tysiąclecia. Swoje zarządzanie kościołem, swoją posługę kościołowi katolickiemu i Polakom rozpoczął w okresie niezwykle trudnym w okresie, który był nacechowany przemocą, gwałtem i chęcią zdławienia państwowości niepodległej państwa polskiego w okresie stalinowskim. Jak wielką postacią był kardynał Stefan Wyszyński, jak wielkie odegrał zadanie w utrzymaniu państwowości Polski? W wypadku ludzi Kościoła chyba odegrał rolę największą, która została potem wzmocniona, poszerzona i dokończona. Pamiętajmy, że umiera w 1982 roku, a więc jeszcze do pełnego wybicia się na niepodległość zostało, zosta, zostało jeszcze kilka lat. I dokończył jakby jego, tę misję i rolę dokończył już papież Jan Paweł II, nasz dzisiejszy święty, który rzeczywiście kontynuował to, co prymas rozpoczął w roku 1948, bo gdy powierzono mu no, to niezwykle odpowiedzialne i trudne zadanie po tej przedczesnej, niespodziewanej i do dzisiaj e, troszkę takiej podejrzanej śmierci prymasa Augusta Hlonda, e, czyli objęcie tak naprawdę no, tej roli głowy Kościoła Katolickiego w Polsce i najważniejszego z duchownych. Okazało się, że objął w momencie, gdy no pewne negatywne konsekwencje II wojny, zniszczenie kraju, przesunięcie granic, właśnie uzależnienie od Rosji, a na dodatek umacnianie się systemu komunistycznego stworzyło gigantyczne zagrożenie, niespodziewane wcześniej. No zagrożenie, z którym Polska liczyła się raz, ale to w 1920 roku, gdy pędziła na Polskę ta bolszewicka nawała. Teraz okazało się, że mamy sytuację, która grozi całemu państwu. No, albo jakimś buntem powstaniem narodowym, które najpewniej byłoby krwawo stłumione jakimś takim no, kolejnym zrywem, jak tragiczne powstanie styczniowe, tragicznie okupione. A pamiętajmy, że jesteśmy po drugiej wojnie, po tym ogromnym wyniszczeniu, albo próba jakiegoś kompromisu. I prymas praktycznie już w pierwszych miesiącach swojego urzędowania. Rozpoczyna w 1949 roku tę próbę dogadania się z władzami, no i efekty przychodzą w kwietniu 50 zawiera porozumienie, którego Państwo. porozumienie pomiędzy dotyczące najważniejszych kwestii, o których. Chodziło i kościołowi i państwu. Kościołowi no przede wszystkim o trwanie, o funkcjonowanie, o niezamykanie świątyń, o umożliwienie obsadzania stanowisk i po prostu pełnienia posługi, o funkcjonowanie katolickiego szkolnictwa, ale przede wszystkim parafii katolickich, w tym bardzo ważny problem tych ziem nowych, gdzie znajdowało się coraz więcej Polaków, bo ten proces migracyjny jeszcze trwała po drugie, no tam się już rodziły nowe pokolenia, a z drugiej strony państwo domagało się potępienia opozycji, a szczególnie konspiracji zbrojnej i na to prymas wówczas się zgodził. Dodajmy, że był pierwszym w hierarchii Kościoła, w historii Kościoła katolickiego hierarchą, który no podjął tego typu ryzykowny krok na rozmowy z władzami komunistycznymi. Dodajmy, że oczywiście liczył się z tym, że komuniści będą łamali to porozumienie, chociaż na pewno nie spodziewał się, że będzie skala łamania bardzo duża. Pamiętajmy, że wręcz wzbudziło to bardzo poważne zaniepokojenie w Watykanie. Wówczas oceniono to jako błąd. Z dłuższej perspektywy ta decyzja dzisiaj współcześnie najczęściej jest uznawana jako słuszna, bo na pewno na pewien czas osłabiła ten nacisk i dała Kościołowi pewną chwilę oddechu i możliwość trwania. Osłabiła ten nacisk bezpośredni. Kościół przede wszystkim zachował swoją strukturę, w tym zachował tę swoją głowę, która jeszcze przez ponad 3 lata, pamiętajmy, do jesieni 1953 roku mogła funkcjonować i tutaj no, mamy też parę innych sukcesów no mógł funkcjonować dalej Katolicki Uniwersytet Lubelski mogła trwać jeszcze w coraz bardziej ograniczonej formie, ale jednak nauka religii w szkołach to wszystko było rzeczywiście pewnym sukcesem. No znowu tu był pewien też interes wspólny Dostosowania się do nowej sytuacji politycznej i granicznej, e, czyli władzom zależało na poparciu tych granic, jakby i zaangażowanie się Kościoła w budowanie no, poparcia dla tych nowych granic e, Polski, e, w tym tych ziem zachodnich. E, kościołowi zależało na tym, aby tam funkcjonowała e, ta struktura e, kościelna. Więc mamy tutaj rzeczywiście swego rodzaju e, rodzaj takiego no, porozumienia i współpracy które się kończy, tak naprawdę, 25 września 1953 roku. E, prymas Wyszyński, nie zgadzając się na kolejne działania represyjne, e, w tym przede wszystkim no, poszło faktycznie no, złamanie całkowicie niezależności Który kościoła. Obsadzanie stanowisk, obsadzanie stanowisk e, prymas zostaje wówczas aresztowany i trafia do. E, no i te słynne e, słowa non possumus. Tak, nie ma, nie ma zgody, po prostu A. nie ma nie ma zgody na to, że to wy będziecie decydowali o tak fundamentalnych kwestiach, jak obsada stanowisk kościelnych. Wy, komuniści, no pamiętajmy, tu chodziło przecież o władzę wrogą, która kierowałaby się wyłącznie swoim kryterium, czyli kryterium lojalności, a nie kryterium, no, tutaj jej tej jakości, efektywności, dusz wszystkich walorów, wiedzy, doświadczenia. Zależałoby im, no nazwijmy, na jak najgorszej obsadzie, a nie jak to zależało hierarchii kościelnej w tym samym prymasowi na jak najlepszej. I tutaj rozpoczyna się konflikt, no, który przechodzi w tę fazę taką represji najwyższego szczebla. Prymas trafia najpierw niedaleko Torunia do Rywałdu, gdzie jest więziony do 12 października 1953 roku. Po krótkim plastor kapucynów, to między Wąbrzeźnym a Jabłonowym Pomorskim, położona malutka miejscowość, później trafia do Stoczka w i tam już jest dużo dłużej przetrzymywany, to już jest obiekt przygotowany na zupełnym uboczu, jeszcze kawałeczek ładny, kilkanaście kilometrów na północ od Widbarka Warmińskiego, w terenie bardzo pustym, z bardzo i niezwykle ściśle strzeżonym, stoczek klasztorny, ten na terenie środkowej Warmii, tam jest aż do 6 października 54 roku, czyli prawie rok. Stamtąd jest skierowany na północ, na południe do Pola, na samą granicę, ale wówczas nie za bardzo ruchliwą, wręcz zamkniętą w dużej mierze z Czechami. Trafia do miejscowości miasta Prudnik. Tam jest do października 1955 roku. I ostatni okres, miejsce najsłynniejsze, bo to jest potem miejsce, skąd triumfalnie wraca, to jest Komańcza, położona no, na zachodnim skraju Bieszczad. Tam jest od października 55 do 26 października 56 roku. I tutaj Mamy ten niezwykle triumfalny powrót i do Warszawy, i rzeczywiście 28 października no wraca przywódca narodu. To jest coś, co uczyniło to więzienie ale też aktywność Kościoła w tym okresie. W tym w okresie odwilży uczyniło z Kościoła i z samego prymasa Wyszyńskiego postać, która no była z jednej strony właśnie całkowicie, no poszło w zapomnienie jakiekolwiek, jeśli ktoś miał zarzuty za jego próbę porozumienia się z państwem, z kwietnia 1950 no to to wszystko teraz zostało jakby anulowane po no tak, tak długim uwięzieniu. Pojawiały się tam zarzuty tak, kolaboracji. Tak, po represjach. Teraz to zostało tutaj oczywiście całkowicie no, uznane, że jest to nieistotne, że był to bohater, który, tak jak wielu innych, no, poszedł do więzienia, bronił niezależności kościoła i bronił dobrej sprawy. Yy, mamy też no, sukces który bardzo szybko przyszedł, bo praktycznie sześć tygodni później, 8 grudnia 56. mamy zawarcie nowego porozumienia. To już jest to inne niż z 50. roku, tak zwane małe porozumienie z władzami. I wraca praktycznie jeszcze w grudniu lub styczniu nauka religii do szkół. Uchylony zostaje dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, ten z lutego 1953. Umożliwiono także powrót biskupów na Ziemię Zachodnie i Północne. Mamy wobec tego rozpoczęcie rzeczywiście no, zupełnie nowego etapu w życiu kapłana i przywódcy kościoła który będzie trwał do maja 81. Na początku pomyliłem się mówiąc w 82. Do maja 81 roku, do śmierci będzie trwał rzeczywiście okres no, niezwykle istotny. Prymas po wyjściu z więzienia będzie budował potęgę kościoła katolickiego w państwie komunistycznym. A więc w państwie, którego jednym z ważnych celów w sferze ideologicznej jest ateizacja. Jest wyrugowanie kościoła, jest upowszechnienie tego światopoglądu materialnego, a od strony takiej czysto formalnej osłabienie, zmniejszenie zakresu, wręcz ilości parafii, ilości instytucji związanych z kościołem, w tym państwie on tak naprawdę do końca swojego życia buduje kościół coraz silniejszy, coraz większy, o czym świadczy przede wszystkim przyrost. Samych ilości parafii, nowo zbudowanych kościołów czy odbudowanych kościołów, wyremontowanych. Pamiętajmy, że w Polsce jeszcze w latach 70. trwały odbudowy zniszczeń wojennych, a więc wiele świątyń działało jakby w niepełnych, niepełnych możliwościach, bo trwały te odbudowy. Lata 50., 60. to jest w ogóle, czy druga połowa lat 50., bo wtedy się pojawia ta możliwość. I w tej walce która realnie no, będzie trwała przez te trzy dekady, całą dekadę, no, resztę lat 50., lata 60., lata 70, aż po Solidarność, bo pamiętajmy, że prymas miał to szczęście, że dożył narodzin Solidarności. Prymas Wyszyński mógł tutaj rzeczywiście obserwować osobiście no, sukces swojej polityki, sukces swojej niezłomności i wiary w to, że da się w państwie komunistycznym metodą, Między innymi no, pewnego i nacisku wywieranego na władzę, ale też rozmów z tymi władzami, uzyskać jakieś takie modus vivendi, które zagwarantuje... Yy, uchronienie społeczeństwa przed masową ateizacją, przed poddaniem się władzy, które ocali najważniejsze wartości, w tym na przykład wartość rodziny. To była taka batalia, którą tu prowadził całe swoje życie i w dużej mierze udało mu się przynajmniej, jeśli chodzi o część społeczeństwa, wygrać tę batalię, to szczególnie mamy tutaj swego rodzaju zwycięstwo na terenach wiejskich. Ale mamy też, panie profesorze, ten jeszcze wróćmy do 1956, mamy śluby jasnogórskie, zawierzenie Maryi właśnie całego narodu polskiego i odbudowę wartości poprzez śluby jasnogórskie. I później mamy ten okres, kiedy ksiądz prymas zainicjował peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach całego kraju. No i z tym związane również represje. I tak, śluby jasnogórskie, no to jest oczywiście ten okres komańczy, ostatni okres uwięzienia i 16 maja 56. ten tekst ślubów narodowych. Jest gotowy, nawiązują do pięknej XVII-wiecznej tradycji e, tych ślubów jasnogórskich, czy wtedy ślubów lwowskich Jana Kazimierza. E, tutaj mamy rocznicę, e, a więc trzechsetną, a więc mamy tego typu nawiązanie i mamy oczywiście wykorzystanie potęgi i znaczenia klasztoru e, jasnogórskiego, e, sanktuarium na Jasnej Górze, e, ponieważ tam e, ogromne pielgrzymki, sierpień. 56 roku pusty fotel, prymas jeszcze w Komańczy, milion wiernych. Mamy coś, co pokazuje siłę wiary i co rzeczywiście odradza. Wartości, które wydawało się, że komuniści pogrzebali, pochowali, zniszczyli, zastąpili swoim realnym socjalizmem. Jasna Góra, jako to ulubione sanktuarium, my tam wspominaliśmy kiedyś w poprzedniej dyskusji, że nad jego łóżeczkiem czy łóżkiem dziecinnym wisiała Matka Boska Ostrobramska i właśnie Jasnogórska, więc odwoływał się do tego, stał się niewątpliwie w ramach popularyzacji, potem już rozwijania tej misji takiej ewangelizacyjnej, stał się rzeczywiście niewątpliwie największym i skutecznym przeciwnikiem władz komunistycznych. Za to kwestia peregrynacji obrazu to był rzeczywiście jeden z największych no, sukcesów Kościoła, bo nawet gdy wędrowały same puste ramy, a generalnie cała ta popularyzacja idei maryjnej tego też no, takiego podstawowego podejścia do podstawowych zasad wiary popularyzacja sylwetki czy generalnie takiej wiary w takim ludowym, najbardziej w podstawowym rozumieniu, okazała się zwycięstwem. Mimo utrudnień, mimo Szykan wierni gromadzili się, oczekiwali i Modlili. Bo też trzeba no, powiedzieć, to, przypomnieć, że ten obraz został aresztowany. Tak, tak? tutaj, I same tutaj, tutaj. Tu władzom komunistycznym nie udało się powstrzymanie no, rozwoju kultur maryjnego e, na tym polu. Wręcz przeciwnie, im więcej było szykan i represji, im więcej było utrudnień, tym kult się rozwijał. I mamy jeszcze obchody tysiąclecia. Chrztu e, no, e, pojęcie prywasa tysiąclecia ma kilka rozróżnień <laughs> i niewątpliwie chodzi o dwie rzeczy. Z jednej strony rangę, jaką odegrał w ogóle w historii Kościoła katolickiego w Polsce i w historii państwa polskiego. Rangę, którą oczywiście jeszcze wzmocni to, że jakby spod jego skrzydeł wychodzi ten Karol Wojtyła, przyszły Jan Paweł II i święty Jan Paweł II, a więc to, że Polak znalazł się w Watykanie na samej stolicy Piotrowej jest na pewno traktowane jako jego, Sukces osobisty, jako y, ogromny wkład no, z punktu widzenia już szerszego niż tylko no, polska historia kościoła, y, polska historia jako taka, ale historia światowa i chrześcijaństwa jako takiego. A z drugiej strony jego prywasowstwo przypadło na okres rzeczywiście, nawiązujący do Chrztu Polski y, i narodzin, faktycznie państwa polskiego poprzez krzest, czyli rok 966. I to, co się stało w ramach tych przygotowań, na no zresztą mamy początek 10 lat wcześniej, dekadę wcześniej, w 1956 roku, i mamy te przygotowania do tej wiosny, do tego kwietnia 1966 roku, Kościół w ramach tego milenijnego programu rzeczywiście starał się ożywić religijność, ożywić duchowość, w tym samym czasie władze no, propagowały też szereg innych działań, pod wieloma względami dość pozytywnych, bo budowa tysiąca szkół na tysiąclecie i kilka innych inicjatyw, czy nawet no, Muzeum Początków Państwa Polskiego, no, z jednym oczywiście wyjątkiem, że wszędzie tam, czy w tych szkołach, bez krzyża. Czy w tych szkołach bez religii pamiętajmy, że ta wojna państwa z religią jako przykładem nauczania trwała. trwała i to na ogromną skalę, to szczególnie 61 rok już jest taki dramatyczny, w tą dekadę lat 60. wchodzimy w taki no, okres bardzo opresyjny. To się oczywiście nie udaje, bo tych punktów katechetycznych i innych działań edukacyjnych jest na tyle dużo i skuteczność nauczania kościoła jest bardzo wysoka, za to przychodzi no, ten właściwy okres. Szczególnie roku 66, uroczystości się odbywają, zarówno te świeckie, gdzie władza twierdzi, no, że teraz jak gdyby największym osiągnięciem narodu po tysiącu latach mamy budowę socjalistycznej Polski. A pomijanie a drugi... Tak, i pomija kościoła. ten generalnie religijny charakter i narodzin państwa tysiąc lat wcześniej, i tysiącletni wkład kościoła. W ogóle funkcjonowanie państwa no, bo pamiętajmy w żadnym z okresów, także gdy państwo formalnie nie istniało, to o tym już mówiliśmy e, kiedyś przy innej okazji, że w XIX wieku e, nie przetrwałaby Polska bez tych dwóch fundamentów: wiara i kultura. Bez języka i tego wszystkiego, co bazuje w sferze takiej no, jakby kulturalno- czy artystyczno-naukowo-naukowej e, e, to była jedna część, a druga bez kapłanów polskich którzy w polskim języku propagowali no, prawdy, wiary, nie byłoby absolutnie wyobrażalne przetrwanie narodu, społeczeństwa, dojrzenie chociażby do tej ostatniej fazy akcji niepodległościowej, jaka na przełomie xix x wieku się rodzi, nie byłoby do kogo po prostu mówić. Mielibyśmy tutaj no, część Rosji albo część, nie wiem, niemieckiego no, jakiegoś obszaru, ale nie byłoby Polaków. Wobec tego to, co władza próbowała zrobić z kościołem, było, no, nie, no, było czymś e, skazanym w istocie na i to się w dużej mierze nie udało. Ten projekt tysiąclecia, projekt milenijny Kościoła, niewątpliwie przetrwał każdy, kto, no dzięki temu, że Kościoły był pełen. Tu od razu podkreślmy większość społeczeństwa chodziła, dobrze wiedział, że ta Część podawana przez państwo historii, i wizerunku, główne punkty w dziejach jest po prostu niepełna, jest zubożona i to zubożenie uzupełniała. Zresztą, no, generalnie, taką rolę pełniła no, każda msza święta, każda homilia, całe to nauczanie kościoła było uzupełnieniem tego, czego nie usłyszano w radiu, w telewizji. Pamiętajmy, że taką rolę pełniły msze, no jak swoista niezależna informacja cotygodniowa podczas każdej mszy dlatego też władzom tak zależało na tej kontroli kapłanów na tej kontroli e, ich zwierzchników e, e, decyzji żeby nie było tego niezależnego wolnego słowa tej wolnej informacji pamiętajmy że cały czas Trwały prześladowania kościoła katolickiego, ale pozycja księdza prymasa była na tyle silna, że można było pewne rzeczy tonować, chociaż nie udało się do końca, jak gdyby zapobiec prześladowaniom kościoła katolickiego. I Tu możemy chyba rzeczywiście przejść w tę drugą fazę, jakby to, co się stanie po jego śmierci w latach 80. Otóż on odchodzi w momencie takiego no, potęgi, inna sprawa, no, potęgi cały czas zagrożonej, pamiętajmy, zamach na ojca, świętego na Jana Pawła II. Pamiętajmy jednak to, co się stanie w grudniu 81., stan wojenny, który zniszczy no, swoiste, po części, no, takie jakby wychowanek kościoła, jakim jest NZZ Solidarność. Ogromny, wielki, dziesięciomilionowy ruch, który w sporej mierze. Jest pobłogosławiony. Oczywiście wiadomo, co się dzieje na samych szczytach. Na szczytach Solidarności, w tak są bardzo reprezentanci różnych środowisk, w tym spora grupa inteligencji dość obojętnej religijnie, a czasami nawet i bardziej jeszcze mocne słowo można by użyć, niż obojętnej. Ale te masowe masy członkowskie, wśród tych 10 milionów członków Solidarności, 90% to są czy 80 osoby. O wysokim lub mocnym stopniu religijności. Kapłani, o znaczącym. Którzy... I kapłani masowo wspierają pod tym względem, no, nazwijmy środowisko kapelanów Solidarności, generalnie kapłanów wspierających ten związek, a zarazem wielki ruch społeczny, jest ogromna rzesza. I to się ujawnia w latach 80., gdy okazuje się, że Kościół jest na tyle silny. A władza na tyle ostrożna, że to kościół w dużej mierze w latach 80 staje się takim zapleczem, zabezpieczeniem i wsparciem. Czy to pomoc materialna, czy udzielanie no wręcz takiej organizacyjnej pomocy do drukowania, do pracy takiej kulturalnej, do głoszenia niezależnego słowa. Nagle to już nie są tylko msze z wolnym słowem, ale to są też rozmaitego typu uroczystości, akcje edukacyjne, wystąpienia teatralne, możliwości właśnie druku, publikacji, działalności historycznej, działalności na polu no, popularności historii czy jakiejś twórczości, to wszystko całkowicie zmienia sytuację polityczną państwa. Kościół rzeczywiście włącza się do budowy tego nowego państwa podziemnego, solidarnościowo-kościelnego. To takie naprawdę powstaje tego typu struktura. Część kapłanów angażuje się w to niezwykle mocno i mamy tutaj no, grupę kapłanów, którzy płacą za to Życiem. Kościół jest postrzegany, nie ma już prymasa, ale jest Ojciec Święty. Jest ten stan wojenny w rozumieniu wydłużonym, nie tylko do tej daty z lipca 1983 formalnego zawieszenia, ale faktycznie mamy trwanie represji, cały czas rządzi ta sama ekipa Wojciecha Jaruzelskiego. Zaostrzenie represji, niektórych... posuwanie się nawet do y, aktów. Mordu na niektórych, w niektórych rzeczywiście momentach pojawiają się sytuacje brutalniejsze i taką mamy niewątpliwie w październiku 1984 roku. Mamy zbrodnię dokonaną na jednym z najbardziej znanych warszawskich kapłanów, młodziutki, młody kapłan, jeszcze wiekiem, rok, rocznik 1947, z września 1947, pochodzący z Podlasia, ksiądz Jerzy Popiłuszko, związany no, z warszawską Solidarnością, związanym bardzo mocno z całym tym nurtem społeczno-politycznego, ale także religijnego żywienia. No pamiętajmy bazującego na pielgrzymce ojca świętego tej pierwszej 70. z roku 79, 79. na tym, e, jak to zostało przez niektórych określone takim bierzmowaniu e, narodu w tym tej jego części, która, no jakby. Czy miała bierzmowanie, czy nie miała, ale w czasach komunistycznych trochę powierzchowne, albo, albo wręcz jakaś tam grupka nie miała. A tu nagle przyjeżdża z Watykanu, no, wybrany 8 miesięcy wcześniej, w październiku 78, na tą stolicę piotrową polski biskup, i nagle przyjeżdża tam za Alp, tutaj do Polski i rzeczywiście budzi społeczeństwo. Do poczucia pewności, dumy podnosi znaczenie i rozrozumienie znaczenia Kościoła, jak gdyby to wszystko, co Kościół głosił w 1966 roku, w programie tym milenijnym, teraz nagle w 1979, jakby widać w życiu. To się sprawdza. Rzeczywiście ta rola Kościoła w życiu Polski jest ogromna, na no rok później widać solidarność, która im niżej. Im lokalni, im bardziej schodzimy do tych struktur zakładowych, lokalnych, staje się ta Solidarność rzeczywiście strukturą bardzo bliską Kościołowi, bardzo religijną. No i Popiełuszko reprezentuje ten młody kapłan, reprezentuje ten nurt, no i dzieje się rzecz straszna. Komunistyczny aparat rozpoczyna na niego wielką nagonkę propagandową, tak. akcję, w której bierze udział no bezpośrednio, czy to Jerzy Urban, jako te główne propagandowe narzędzie rządu osobiste, takie, czy to jego aparatczycy z pionu propagandowego, czy prowadzą te akcje instytucje wymiaru sprawiedliwości, prokuratura, rozmaite właśnie szykany śledztwa, postępowania, czy aparat bezpieczeństwa bezpośrednio, który ostatecznie wykonuje Rozkaz, operację o zamordowaniu kapłana. Śmierć Popiełuszki okazuje się ostatecznie wcale nieskutecznym zastraszeniem, wbrew temu, co zapewne było głównym celem tego działania, pomijając oczywiście no, te twierdzenia dotyczące wywołania buntu, prowokacji i tak dalej, sprowokowania pewnych oczekiwanych reakcji. Ale śmierć księdza Rzego Popiełuszki okazuje się w ostatecznym rachunku jednym z największych błędów władzy komunistycznej, bo z tej śmierci wynika tak wielka fala, wieloletnia, bo ona się rozwija, potępienia władzy za tę zbrodnię i uznania rangi księdza Jerzego, dzisiaj już błogosławionego, uznania znaczenia jego przesłania, jego posługi i jego aktywności na obu polach, i religijnej, i, i tej patriotyczno-społecznej. No, po części wchodzącej z perspektywy PRL-u w działalność polityczną. To zresztą widać do dzisiaj. No, jak pojedziemy do Górska, jak zobaczymy te upamiętnienia i uwzględnimy, jakie no, stoją i są zadbane i są okresowo właśnie no, miejscem odbywania uroczystości, czy to w Toruniu, i, y, 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 tam przy całym Placu Rapackiego, czy we, czy we Włocławku, gdzie powstało całe wielkie sanktuarium i nie tylko już miejsce y, na Tamie z y, krzyżem i miejsce... Y, to pierwsze upamiętnione zaraz w latach 80., a szczególnie gdy wolno już było na wielką skalę w latach 90., ale dzisiaj mamy po obu stronach rzeki te wielkie upamiętnienia, No czy upamiętnienia w Bydgoszczy, ostatnia msza, ostatnie Dla miejsce. Cienników. No i największe no, w miejscu spoczynku tam na Żoliborzu w Warszawie, gdzie dzisiaj ksiądz Jerzy jest takim zwycięzcą, tylko do tego trzeba dodać to jedno słowo, że pięć lat później nie całe. Przychodzi w roku 89 ten dramatyczny moment, gdzie pomiędzy styczniem a czerwcem roku 80 a lipcem roku 89, gdy władza komunistyczna prowadzi już te rozmowy Okrągłego Stołu, e, zgadza się na przeprowadzenie częściowo wolnych wyborów, gdy zaczyna się ewidentna zmiana polityczna, ona dość długo potrwa, co najmniej główny jej ten pierwszy nur do roku 1991 do pierwszych całkowicie wolnych wyborów, a pomiędzy będą jeszcze te demokratyczne już wybory powszechne prezydenckie w 90 roku. Otóż w tym 89 okazuje się, że Ksiądz Jerzy Popiełuszko wcale nie był ostatnim zamordowanym kapłanem. Mamy jeszcze kilka innych postaci, gdzie mamy podejrzenia śmierci z udziałem władz komunistycznych, e, dotyczących kilku księży, kilku zakonników. Ale mamy też trzy śmierci ewidentne, w których wiadomo, że były to zbrodnie, były to zaplanowane morderstwa, i nie mamy podstaw sądzić, że zamordował ktoś inny niż władze komunistyczne. E, czy to. Z jakimś większym udziałem Moskwy bezpośrednim czy pośrednim, czy z większym udziałem no, czynników lokalnych czy centralnych, komunistycznych, ale nie ulega wątpliwości, że władze komunistyczne i za śmierć wielkiego kapelana yy, rodzin katyńskich. Za śmierć księdza Niedzielaka, za, potem za śmierć bardzo zaangażowanego kapłana z Podlasia, księdza Stanisława Suchowolca, i za śmierć ostatecznie najpóźniej zamordowanego w lipcu. Odnalezione zostało ciało nocą z 10 na 11 lipca księdza Sylwestra Zycha, że wszyscy ci kapłani zginęli. W ramach takiej operacji chyba dałoby się to do śmierci Księdza Jerzego i do tego spojrzenia na tę śmierć jako próbę zastraszenia społeczeństwa, nie tylko Kościoła, ale całego społeczeństwa, i pokazania tej brudnej, brutalnej, okrutnej, zakrwawionej, ubeckiej pięści, że możemy że my możemy represjonować i jak ktoś się nam narazi, sięgniemy do tej zbrodni. Zresztą różnych zdarzeń zbrodniczych w roku 1989 było dość dużo. Rozmaitych morderstw, samobójstw, kilka przynajmniej jeszcze, można by upatrywać. Oczywiście w każdym z nich, jak śmierć na przykład Jacka Żaby w Krakowie, czasowo tam zwolnionego, który miał wrócić do więzienia, czy kilka innych zabójstw powoduje, czy tam rodziny senatora, późniejszego senatora Krzysztofa Piesiewicza, ale przecież zaangażowa właśnie sprawę księdza Jerzego. Kilka tych y, tragicznych wydarzeń, czy właśnie jakichś zbrodni da się prawdopodobnie wręcz dopisać, że to był jakby taki ciąg dalszy po śmierci księdza Jerzego. Po prostu w latach 80. Kościół znowu jest na celowniku, na celowniku zbrodniczych władz, znowu trwają represje, znowu trwają szykany i... Sięga się do metody typowej dla okresu II wojny światowej, tego totalitarnego, czy ewentualnie stosowanego w okresie stalinowskim, do bezpośrednich morderstw. Panie profesorze, to co teraz zabrzmiało na koniec, można porównać również do sytuacji obecnej, bo obserwujemy wielki atak na kościół, obserwujemy wielki atak na kapłanów i na postaci, które są niezwykle ważne w walce o niepodległą Polskę, w walce również za wiarę, a więc o księdza prymasa Wyszyńskiego, ataki i na świętego Jana Pawła II. To jest niezwykle przykre, że jak gdyby mamy pewną powtórkę tych działań w czasach obecnych. I stąd również nasze spotkanie, stąd również nasze przypomnienie kapłanów, którzy ponieśli śmierć męczeńską, w walce o niepodległą Polskę w walce za wiarę. Jeszcze raz dziękuję panu profesorowi. Nie wyczerpaliśmy oczywiście tego tematu. Myślę, że jeszcze będzie okazja, aby o tym porozmawiać na dłużej, w szerszym może kontekście. Ale jeszcze raz panu profesorowi bardzo dziękuję za ten krótki cykl spotkań i zapraszam na kolejne, które będą ukazywać się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.